Witam serdecznie Państwa. Już niedługo prawie wszyscy Polacy będą zarabiali 5000 zł. Tak jest. Już niedługo prawie każdy Polak będzie zarabiał 5000 zł. Ponad 5000 zł. Tak zapowiada rząd Mateusza Morawieckiego, że uszczęśliwi nas tak, że Polacy będą zarabiali po 5200 zł, czyli nawet po 1200 euro miesięcznie. Tak jest i to jest najprawdziwsza prawda, że już od lipca następnego roku, czyli za 13 miesięcy, ze względu na to, że już w lipcu tego roku i następnie w styczniu nowego roku i w lipcu następnego roku, płaca minimalna zostanie podwyższona trzykrotnie, co będzie oznaczać, że płaca minimalna brutto razem z pracowniczymi planami kapitałowymi będzie kosztować 5250 zł miesięcznie. I to jest najprawdziwsza prawda. Problem jest w tym, że z 5250 zł miesięcznie bardzo mało trafi do kieszeni pracownika, więc w rzeczywistości nie ma z czego się cieszyć, a z drugiej strony stracimy drastycznie, prawdopodobnie, konkurencyjność na arenie międzynarodowej i dodatkowo podbije nam to gigantycznie inflację oraz prowadzi stagnację pozostałych płac oraz wiele innych czynników, których wcale nie chcemy. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę, klikania w dzwoneczek notyfikacyjny oraz merytorycznego komentowania. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej i opowiem, co nas czeka w ciągu następnych 14 miesięcy, czy załamanie, czy bogactwo, w którym wszyscy będziemy zarabiali niczym Niemiec, Brytyjczyk czy Hiszpanin, wezmę swojego ukochanego łyka kawy i przechodzę dalej. Szanowni Państwo, tak jest. Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiada, że Polacy od roku 2023 lipca będą zarabiali po 5250 zł prawdziwe brutto razem z pracowniczymi planami kapitałowymi minimalnie, czyli każdy pracodawca na swojego pracownikowi będzie musiał zapłacić w składkach i w wypłacie netto, i w podatkach, i w pracowniczych planach kapitałowych minimalnie miesięcznie 5250 zł. I to nie są, szanowni Państwo, żarty. 5250 zł przy kursie euro 5250 zł przy kursie euro podzielić na 4 to jest, szanowni Państwo, 1312 euro. Tak jest. Od lipca 2023 roku będziemy zarabiali przy kursie 4 zł bodajże, czy 5250 zł podzielić na 4,2 przy kursie 4,2 będziemy zarabiać po 1250 euro miesięcznie. Problem jest w tym, że bardzo mała ilość tych pieniędzy trafi do kieszeni pracownika, bo z tych 500-250 zł do kieszeni pracownika trafi mniej więcej 3050 zł, może 3100 zł. Mniej więcej tak to będzie wyglądało, może 3000 zł. Mniej więcej, prawda? Mniej więcej do kieszeni pracownika trafi 3100 zł miesięcznie, mimo to, że płaca minimalna w koszcie pracodawcy prawdziwe brutto zostanie podwyższona do 5250 zł. Tak jest. Już dzisiaj płaca minimalna, prawdziwe brutto to bodajże 4400, drugie brutto to jest 3600, a pracownik tam dostaje chyba bodajże 2700 do kieszeni. Od lipca, czyli dosłownie za miesiąc, będzie kilkanaście złotych mniej, od stycznia będzie jeszcze, przepraszam, więcej, od stycznia będzie jeszcze więcej i od lipca 2024 roku i będzie jeszcze więcej tych pieniędzy, więc pracodawca będzie musiał wydać 5250 zł, czyli około 1250 euro, szanowni Państwo, przy kursie 4,2. Czy polska gospodarka to wytrzyma? I dlaczego zarabiamy tak dużo, ale do kieszeni dostajemy tak mało, prawda? Fajnie, fajnie, wzrostem płacy minimalnej, ale w rzeczywistości pracownik
prawie nic z tego nie zyska. Ze względu na to, że podbije oczywiście inflację, a żeby płaca minimalna rosła wraz z inflacją, no to musi wzrosnąć netto, tyle ile dostajemy na rękę o wskaźnik inflacji, a nie brutto, prawda? Bo jeżeli wypłata wzrośnie o 1000 zł, a my do kieszeni dostaniemy tylko 500 czy 400, no to produkty wzrosną o ten 1000 zł, szanowni państwo, który odpowiada wzrostowi płacy minimalnej. Jednak sytuacja jest jeszcze gorsza, aniżeli nam się wydaje, bo w rzeczywistości największym beneficjentem wzrostu płacy minimalnej, szanowni państwo, nie jest pracodawca, nie jest pracownik i, szanowni państwo, nie jest konsument, tylko jest skarb państwa. Tak jest, to oni inkasują najwięcej pieniędzy z wzrostu płacy minimalnej w postaci podatków, ubezpieczeń, wpłat, niewpłat, wyższych pracowniczych planów kapitałowych i tak dalej, podbijania inflacji, przez co dług się dewaluuje. Wyższej inflacji, percepcji ludzi, że niby zarabiają więcej, a zarabiają mniej. Tak jest, szanowni państwo, tak to właśnie wygląda, ale teraz jesteśmy naprawdę w takim bardzo ważnym punkcie, który może sprawić, że wywrócimy się niestety, bo widzicie, bo gdyby ta płaca minimalna rosła netto, gdyby nie podwyższano jej tak brutto mocno, a rosła netto, czyli ludzie mieliby więcej pieniędzy w kieszeni, no to by nie było wielkiego problemu. I gdyby polska złotówka nie była taka tania, bo szanowni państwo, bo jeżeli mamy i gdyby nie koszty tych ZUS-ów wszystkiego były tak wysokie, to by pracownikowi zostawało więcej pieniędzy w kieszeni. Jednak jeżeli chodzi o jeszcze jedno spektrum, no to gdyby kurs euro, szanowni państwo, od lipca 2024 roku płaca minimalna razem z pracowniczymi planami kapitałowymi będzie wynosić 5250 prawdziwe brutto, no to szanowni państwo, podzielić to na, gdyby kurs euro wynosił mniej więcej 3,8, no to płaca minimalna by wynosiła 1381 euro, no ale ze względu na to, że dzisiaj, że nasza złotówka jest osłabiana i mniej więcej kosztuje w ostatnich miesiącach 4,5, no to ta płaca minimalna jest o 200 euro mniejsza, tylko 1166, tak? Im bardziej rozwadniamy pieniądza, tym wcale nie zarabiamy więcej w euro, czy dolarach, czy funtach, ze względu na to, że po prostu waluta tanieje, inflacja przychodzi, czyli nie dość, że w stosunku do euro wcale nie podwyższamy tych swoich zarobków zbytnio, tak jak robimy to po prostu w takich wartościach złotówkowych, to dodatkowo tracimy pod naporem inflacji tutaj, tak? Czyli wcale nie stajemy się krezusami w stosunku do euro i wcale nie stajemy się krezusami w stosunku co do polskich cen w danym momencie. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Teraz państwu pokażę jeszcze gorszą sytuację. No, proszę zobaczyć tutaj, może nie jest to najrzetelniejsza strona, ale mniej więcej zgadza się w większości przypadków. I szanowni państwo, tutaj mamy listę płac minimalnych w Europie. Proszę się temu przyjrzeć. I ta lista płac minimalnych w Europie jest wyrażana w dolarach amerykańskich. W rzeczywistości Polska jest tutaj, Polskę mamy na 14 miejscu i tak zwana płaca minimalna netto w Polsce w danym momencie wynosi, przepraszam, tutaj wezmę inny, no dobrze, to mniej więcej tak wygląda, ok. Tutaj mamy gdzieś tam na 14 miejscu, bo tu jest na godzinę kliknąłem ten standard, który pokazuje. Listę na godzinę pokazuje, ile jest płatne. Prawda? Polska mniej więcej jest na 14 miejscu, bo jak klikniemy inną linię, inny podział, czy brutto, to się zmieni to miejsce. Czyli Polska generalnie jest na 14 miejscu płacy minimalnej. Płacy minimalnej pod kątem na godzinę. 5,69, ale jeżeli, szanowni państwo, weźmiemy tak naprawdę, proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy netto, nie wiem, czy tutaj tego nie można kliknąć, nie wiem czemu, weźmy sobie netto. W rzeczywistości, szanowni państwo, netto jesteśmy dopiero na 19 miejscu, tak? Bo jeżeli weźmiemy na godzinę, to na godzinę niby jesteśmy na 14 miejscu w Europie, ale jeżeli weźmiemy sobie statystyki netto, no to widzimy, że spadamy aż o 5 miejsc, tak? Czyli tak,
W danym momencie wyprzedza nas Litwa, Czechy, Estonia, Malta, Grecja, Portugalia, Słowenia i Hiszpania. I Andora i San Marino oraz i następna jest Francja, która już ma 1386. Tak, Polska ma 626. Tu mamy 626 euro na godzinę, a brutto mamy niby 810 euro na godzinę. Ale w rzeczywistości prawdziwe brutto w Polsce to nie jest 810, szanowni państwo, to nie jest 3600 podzielić na 4, bo tutaj mamy 8,18, że prawdziwe brutto to 8,18, prawda? Ale jeżeli weźmiemy, szanowni państwo, polską złotówkę, która potrafi dochodzić do 4,6, no to tak naprawdę płaca minimalna brutto to jest tylko 782. 782, ale jeżeli dodamy, szanowni państwo, jeżeli dodamy to, co musi w rzeczywistości dać pracodawca, czego się nie wlicza i nie pokazuje w tych wszystkich statystykach, to co się tak wyżera nam najwięcej, to szanowni państwo, jeżeli policzymy te 5250 zł od następnego 5250 zł od następnego lipca roku, w następnym roku, i policzymy to, że no przecież złotówka powinna się umocnić, no to przecież jeżeli mamy normalny rząd, no to złotówka powinna się umocnić do mniej więcej 4, szanowni państwo, 2. No to prawdziwe brutto, szanowni państwo, prawdziwe brutto od następnego roku wyniesie, proszę zobaczyć, dzisiaj mamy 810, te drugie brutto, tak? Ale prawdziwe brutto wyniesie tyle samo, co brutto w Hiszpanii. Te ich prawdziwe, oni mają trochę też wyższe, ale nie tak wyższe jak my. Czyli w danym momencie, szanowni państwo, w danym momencie w Hiszpanii brutto zarabia się 1260 euro. W Polsce 810, ale w rzeczywistości od lipca następnego roku, plus jeżeli będziemy liczyć prawdziwy ZUS, który musi płacić pracodawca za pracownika, który jest ukrywany przede wszystkim przed Polakami, to jest po prostu coś przerażającego, bo w innych krajach też jest, ale on nie jest tak procentowo wysoki. No to w danym momencie to oznacza, że jeżeli Hiszpanie nie podwyższą swojej płacy minimalnej, a teraz zwolnili z podwyższeniem płacy minimalnej, no to Hiszpanie, szanowni państwo, będą mieli taką samą płacę, mniej więcej minimalną brutto, co Polacy, a właściwie my będziemy mieli taką samą, co Hiszpanie. Tylko że Hiszpanie, szanowni państwo, do ręki dzisiaj dostają 1139 euro, tak? 1130, czyli tak, oni będą zarabiać brutto, czyli pracodawca w Hiszpanii będzie musiał wydać na Hiszpana tyle samo, co w Polsce pracodawca, tylko że Polakowi, dzisiaj Polak dostaje 626, a jak będzie, szanowni państwo, 5250, no tam 300 góra będziemy dostawać do ręki, prawda, mniej więcej, ja nie wiem, 300, prawda? I to nam wyjdzie wtedy mniej więcej, proszę państwa, 300 podzielić na 4,2, no to będziemy mieli tylko 738. 738, szanowni państwo, euro. Ale jeżeli policzymy przy prawdziwym, szanowni państwo, euro, kursie w danym momencie, mi się zdaje, jeżeli nie będziemy umacniać polskiej złotówki tak, jak to robi obecny rząd, tylko rozdwadniać, na przykład, bo oni rozdwadniają polską złotówkę, przepraszam, wezmę łyka kawy. No to jeżeli weźmiemy średni kurs euro ostatnich tam miesięcy, to jest 4,5. No to będziemy zarabiać tylko 688, czyli tyle, co Estończycy dzisiaj. Mniej więcej. 688. Tylko że oni też będą podwyższać trochę te płace minimalne, akurat nie wiem, czy tak dużo, no ale zakładając, prawda, że oni tak szybko nie podwyższają tych płac minimalnych, tylko patrzymy, co się dzieje, że już obecnie nasz rząd chce wyrównać płacę minimalną brutto właściwie prawie że z płacą minimalną w Hiszpanii, szanowni państwo. Proszę to zrozumieć. Tylko że my dostaniemy do ręki tam 700 euro, a Hiszpanie dzisiaj z 1260 dostają 1139 euro. Tak? Czyli Hiszpan prawie z całej wypłaty minimalnej dostaje wszystkie pieniądze. Prawie całe pieniądze idą do ręki Hiszpana. Tak? Tylko, szanowni państwo, co to znaczy, że pracodawca będzie musiał płacić tyle samo, co Hiszpanowi, tylko że w Hiszpanii, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak zima, czyli pracodawca nie musi w Hiszpanii ogrzewać
swoich zakładów pracy, to zakładów, fabryk czy tam magazynów, to zakład pracy to komunistyczne podejście, prawda? Co to, szanowni państwo, oznacza? Co to oznacza? Co to oznacza, że Polska już nie będzie miała nawet płacy minimalnej konkurencyjnej z hiszpańską, a ponadto nasze firmy trzeba ogrzewać ultradrogim gazem. Co prawda hiszpańskie firmy trzeba oziębiać w lato, przez znaczną część roku wentylatorami. Tak, tylko że u nas w czerwcu, w lipcu, sierpniu też jest gorąco, prawda? Też trzeba oziębiać wentylatorami nasze pomieszczenia, więc to też tak nie jest. Myślę, że my jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji, aniżeli Hiszpanie, pod kątem tego, że oni muszą sobie oziębiać swoje miejsca, z tym, że my musimy ocieplać. Mi się wydaje, że wiecie, no ocieplić na samym końcu nie trzeba oziębiać wszystkiego, ale ocieplać w zimę trzeba, bo po prostu zgnije, prawda? Bo zamarzniesz i tak dalej, tak? Więc my od następnego roku już niczym nie konkurujemy w Polsce pod kątem, znaczy nie konkurujemy, nie będziemy konkurować pod kątem płacy minimalnej, chyba że w Hiszpanii podwyższą nie wiadomo jak płacę minimalną, prawda? No ale u nas jest bardzo drogi gaz, gigantyczna inflacja, w Hiszpanii nie ma takiej inflacji, w Hiszpanii jest bardzo mała inflacja, proszę zobaczyć. W Hiszpanii jest inflacja, szanowni państwo, w danym momencie 3,2, a u nas jest inflacja 13. A jak będziemy podwyższać tą płacę minimalną, ta inflacja będzie coraz wyższa i rozwadniać pieniądza, prawda? W Hiszpanii mamy tak, 3,2, czyli u nich nie rosną ceny, u nas rosną, przez co jesteśmy mniej konkurencyjni, bo są ceny zmienne, u nich ceny nie są zmienne, prawda? Więc to jest dla nich plus. Plus do tego u nas jest ultra drogi gaz, ultra drogie ogrzewanie, zima. Jest to, co w danym momencie koszty w ogóle życia, prowadzenia działalności w Polsce są naprawdę chore, żeśmy się cofnęli 30 lat. Czyli niczym nie jesteśmy, szanowni państwo, niczym nie jesteśmy w stanie konkurować z Hiszpanem. Niczym. Pod tym kątem, nie? Czyli płaca minimalna wyższa będzie u nas, albo taka sama, tylko że Hiszpan z tych pieniędzy on dostanie 400 euro więcej. Tak? Czyli będziemy mieli taką samą płacę brutto, ale Hiszpan od Polaka dostanie 400 euro więcej, tak? Czy tam nawet 500 euro więcej, czyli Polak dostanie, wiecie, 300 z tej płacy minimalnej, a Hiszpan dostanie 5000, czyli Hiszpan na płacy minimalnej i tak będzie dostawał 2000 zł miesięcznie więcej. A ceny, tak, ceny domów, budynków są mniejsze niż w Polsce o niebo, ogrzanie tego wszystkiego jest o niebo tańsze i ceny, szanowni państwo, w Hiszpanii już są dosłownie takie same jak w Polsce. Na płacy minimalnej w ogóle nie zyska polski pracownik. Na płacy minimalnej straci polski pracownik, ten, który będzie miał wyższe ceny ze względu na podniesienie tej płacy minimalnej. Płaca minimalna netto nie nadąża za inflacją, bo gdyby płaca minimalna za inflacją miała nadążać, no to szanowni państwo, 20% mamy inflację, tak naprawdę, no to 20% od 2900, prawda, to płaca minimalna netto powinna wzrosnąć w tym roku, do tamtego roku, gdy mieliśmy inflację 20-25 o jakieś 700-800 zł, a nawet może 900, tak? To jest kłamstwo, bełkot, dlatego, bo się podnosi i to tak rośnie, prawda, generalnie mamy dodatkową tanią złotówkę. No jeszcze tym konkurujemy, że złotówka jest tania w danym momencie, ale wystarczy, że złotówka będzie droga. Jak złotówka będzie droga, no to, szanowni państwo, tych euro więcej zarobimy teoretycznie, ale no bo jeżeli będziemy zarabiać 5250 zł, no i wyobraźmy sobie, że polska złotówka umacnia się jak korona czeska do 3,50 podzielić na 3,5, no to będziemy zarabiać 1500 euro, a 1500 euro dzisiaj zarabia się, szanowni państwo, we Francji 1747, w Niemczech 1976, w Belgii 1955, w Irlandii 1910, a w UK 2004, w Monako 1947 się zarabiał i wiecie, no to będziemy mieli zarobki, jak się polska złotówka umocni, wiecie, jak w Holandii, ale brutto, nie?
Ale brutto, no bo nie netto, bo netto, bo patrzcie, gdy Brytyjczyk zarobi 2004 euro, proszę zobaczyć, tu jest, gdy Brytyjczyk zarobi 2004 euro miesięcznie minimalnej, no to do jego kieszeni trafia 1754. A jak Polak zarobi 2400 euro, no to do jego kieszeni trafi tam 900, tak? Czy tam ile? Czy 1000, prawda? W ogóle, bo Polakowi z płacy minimalnej się nie daje pieniędzy. Z płacy minimalnej Polak to jest niewolnik feudalny, który płaci na ZUS podatki i tak dalej. Przecież chyba, no, ocknijmy się, no, o tym ciągle piszę, szanowni państwo, od 10 lat, dlatego Polacy są takimi biedakami, prawda, dlatego jesteśmy takimi biedakami. W Monako, jak zarobisz 1947, no to do kieszeni twojej trafia 1786. Tak samo w Niderlandach, 1995 do twojej kieszeni trafia 1894. No, szanowni państwo, tego się nie da opisać, tak? Tego się nie da opisać, czyli będziemy mieli gigantyczne płace minimalne, z których większość pieniędzy trafia do pracodawcy, będą padać przedsiębiorstwa, bo się nie będzie dało zatrudniać, nie będą rosły inne płace, inflacja będzie rosła, nie będziemy w ogóle już konkurencyjni, chyba że inne kraje też tak drastycznie podniosą płacę minimalną, no ja tego nie wiem, może podniosą. No to wtedy wszyscy, no nie wiem, zobaczymy, co się będzie działo, no ale jeżeli nie będą tak podnosić, szanowni państwo, drastycznie płacy minimalnej, no to zobaczymy, co się będzie działo. Jedno jest pewne, że u nas po prostu ta płaca minimalna jest zakłamana, no bo w rzeczywistości płaca minimalna wynosi znacznie więcej, aniżeli w danym momencie 3600, a wynosi bodajże 4400, prawdziwe brutto plus PPK 4500, a po podwyższeniu do 4300 od lipca 2023, to pracodawca musi wypłacić 5300, tak? Czyli przy, no tak jak mówię, przy kursie 3350 dozwiecie 1500 euro, no to przy naszych wysokich podatkach, przy naszej administracji, przy naszym drogim zużyciu gazu, przy braku tego, przy braku tamtego, w strachu tego, tu ci pracownika zabiorą do wojska, tu to dam. Szanowni państwo, wprowadzamy się na swoje własne życzenie. I to jest przykre, i to jest najbardziej przykre, szanowni państwo, że za tym optuje, szanowni państwo, Solidarność zapewne. Czyli Solidarność chce zniszczenia Polski, Solidarność chce biedy Polaków, Solidarność chce biedy polskiego najtańszego pracownika, chce biedy. Solidarność prawdopodobnie, bo to są postulaty Solidarności. Solidarność chce zbiedniania Polaka. Solidarność powinna się domagać, szanowni państwo, bo z tego co wiem, to są postulaty Solidarności. No to jak Solidarność, to, no to Solidarność. Solidarność powinna się domagać, szanowni państwo, tak jak każdy Polak, jak najszybszego obniżenia inflacji, jak najniższych podatków dla pracownika, szanowni państwo, jak najszybszego w miarę umocnienia polskiego złotego, jak najszybszego dzięki temu obniżenia oprocentowania Narodowego Banku Polski kredytów hipotecznych, przez co będzie nam wszystkim lżej i będziemy mieli więcej pieniędzy do dyspozycji. Tego powinna chcieć Solidarność. A Solidarność chce sztucznego podwyższenia płacy minimalnej do niebotycznych poziomów, gdzie nie będziemy konkurencyjni już do nikogo, ani do Portugalczyka, ani do Greka, ani do Estończyka, ani do Czecha, ani Słowaka, ani Chorwata, ani Litwina, ani Niemca, ani Francuza, no do nikogo, no. No do nikogo, szanowni państwo. No taka jest niestety przykra prawda. Mam nadzieję, że w innych krajach też zwariują. Mam nadzieję, że w innych krajach też rządzą ludzie ekonomicznie, psychicznie chorzy. Tak jak u nas, tak? Że są też psychicznie chore związki zawodowe, szanowni państwo. I niech mi tu nikt nie mówi, że ja na Solidarność psioczę, szanowni państwo, bo ja jestem ostatni, który by psioczył na Solidarność, chociaż ja nie jestem, wiecie, socjalistą. No ale ja wiem, co Solidarność zrobiła. Tylko dzisiejsza Solidarność, szanowni państwo, to nie jest Solidarność, która walczyła krwią o to, żebyśmy żyli dzisiaj właśnie w takiej wolnej Polsce, którą sobie właściwie możemy zaraz zaprzepaścić, szanowni państwo, bo wydaje nam się, że można sterować gospodarką ręcznie na percepcję, bo nam się tak wydaje, że tak będzie lepiej. Szanowni państwo, gdyby gaz był tani, gdyby było oprocentowanie niskie, inflacja niska, gdyby nie było tych wszystkich problemów, gdyby nie było depopulacji, gdyby nie było tego, gdyby nie było tamtego, gdyby ludzie nie byli dożynani i tak dalej.
Jakoś by pewnie się dało. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że inne rządy też zwariowały i że inne rządy zrobią to, co robi rząd polski, a jak po prostu to się nie stanie i się po prostu podwyższą, no to się po prostu złotówka dowali bardziej, osłabi, będzie słaba, więc idziemy wariantem tureckim. Szanowni Państwo, a na wariant turecki, tak jak ostatnio pokazałem w ostatnim filmie, który zapraszam właśnie teraz, kliknę go na ekranie końcowym i także podam w linku, zapraszam do obejrzenia, jaki jest wariant turecki i jak Turcy drastycznie wzbogacili się 230 razy ci, którzy akurat rozumieli, że zakup złota w ich przypadku będzie najlepszy, bo szanowni Państwo, złoto w Turcji w 20 lat wzrosło 230-krotnie. Kliknijcie w ten film, który właśnie się pokazał, obejrzyjcie, zrozumcie, zobaczcie, bo to, szanowni Państwo, nie jest nic innego, aniżeli prawda, aniżeli fakty. Ja sobie tego nie wymyśliłem, szanowni Państwo, to jest, to są fakty, to nie są żadne morały, szanowni Państwo, to jest czysta ekonomia, to jest nauka twarda, szanowni Państwo, to jest matematyka, to jest nauka twarda, bo ekonomia generalnie dzieli się na takie kwestie, wiecie, miękkie, ale liczby to liczby, liczby to matematyka, koniec, kropka. Tutaj akurat rozmawiamy o twardej nauce, szanowni Państwo, pozdrawiam, do usłyszenia i kliknijcie w ten filmik i obejrzyjcie, co się stanie z polską złotówką i jak zyskali Turcy, którzy byli mądrzy, a jak stracili ci, którzy byli po prostu głupi. Do widzenia i do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. Zapraszam do lajkowania, komentowania. Zapraszam do odwiedzania Formuła Nieruchomości. Pozdrawiam i do usłyszenia.